Witam bardzo serdecznie, ja jestem Agron. Dzisiaj zagramy sobie frakcję potworków pod skorupę i gramy tutaj głównie pod naszą smoczyczkę, czyli Keltu Isa, która na bliskim starciu ma na koniec naszej tury zniszczyć najsłabszą jednostkę po stronie z większą liczbą jednostek. Więc tutaj też na to właśnie warto zwracać sobie uwagę, grając tego Keltu Isa, żeby tutaj czasami po naszej stronie nie było więcej jednostek niż po stronie przeciwnika. No wtedy możemy jakąś swoją jednostkę spalić, no a tego to tutaj raczej byśmy oczywiście nie chcieli. Więc no tutaj jaką mamy strategię. Więc tak, no w R1 gramy sobie tutaj nasze combo, że tak powiem. Czyli tak, gramy sobie obrońcę i później gramy Keltu Isa obok tego obrońcy. Jeśli mamy na ręce ewentualnie Quaxa, no to wtedy Keltu Isa możemy sobie schować do naszej talii na spokojnie, albo Ciri, którąś z tych dwóch kart, żeby właśnie z Quaxa wyciągnąć sobie, na bliskie starcie oczywiście gram tego Quaxa, wtedy wzywamy jednostkę o najwyższym koszcie werbunku ze swojej talii do tego rzędu i oczywiście to samo dzieje się po stronie przeciwnika, więc jemu też wzywamy jego jednostkę o najwyższym koszcie werbunku. Więc na przykład gramy na jakiś sobie powiedzmy żołnierzy, czy tam bardziej wojowników na Skaigę, no to możemy wezwać jakiegoś ejścika. Grając na taktykę partyzancką, jakąś Getzras możemy sobie wezwać, więc to też spoko sprawa. No wtedy właśnie u nas wzywamy sobie albo tą Ciri, która na odliczeniu 4 dobiera nam kartę, więc spoko. Albo właśnie Keltu Isa, który też od razu może jakieś fajne punkty sobie wykręcić. Ewentualnie spalimy sobie wtedy tego Quaxa, bo będziemy mieli więcej jednostek, jeśli będziemy tutaj my zaczynali. Więc jak my zaczynamy, no to fajnie w sumie troszkę poczekać na tym Quaxem, żeby to przeciwnik też sobie jakieś jednostki rzucił, może jakąś Saskę na przykład sobie przykładowo zagra, przez co od razu będzie też miał tą jedną jednostkę więcej, więc no wtedy to fajnie. I potem jak będą na przykład my trzy jednostki, przeciwnik będzie miał też trzy jednostki, to wtedy gramy sobie nasze specjale, możemy grać na przykład samozonej romancji, bo troszkę do tego mamy. Mamy tutaj Megasko, mamy Pakt, mamy Zarodniki, mamy Hakański Dwójniak i mamy dwa razy Jaskółeczkę, też mamy jeszcze Fiolkę. Więc tutaj mamy troszkę tych kart takich, które właśnie typowo nie są jednostkami, więc wtedy fajnie tutaj możemy sobie jakby przedłużyć turę przeciwnika, żeby on też i te jednostki właśnie sobie tam produkował większej ilości, przez co no tutaj nasz Keltu Is będzie robił bardzo fajną robotę. Gramy to w R1. Dlaczego gramy to w R1? No bo później mamy nasz Sabat, dzięki któremu możemy sobie wezwać do trzech naszych jednostek cmentarza przeciwnikowi i naszego również cmentarza możemy te jednostki sobie wezwać. Więc wtedy właśnie wzywamy sobie Keltu Isa, obrońcę i być może tą Ciri faktycznie jeszcze sobie wezwiemy. Jeśli nie, no to też ten troll i ten Keltu Is też powinny fajnie sobie tutaj działać. Więc spoko sprawa, no nie? Ważne, żeby te dwie karty po prostu później sobie wezwać. No i właśnie potem na R2 możemy cisnąć ten tutaj na 2 do 0 sobie właśnie dzięki naszemu Keltu Isowi, dzięki naszemu obrońcy. Później możemy po to zagrać sobie bestię, gdzie jej siła będzie sobie rosła. Później na Sabacie gramy uczennicę wiedźmy dwukrotnie, jak mamy ją na ręce. I po to też można zagrać później sobie jeszcze mega skopy, więc naprawdę tych punktów później robimy sobie całkiem sporo. I tutaj też tylko jeszcze mamy Arondaita, no bo tutaj spodziewamy się właśnie, że to my będziemy mieli dominację, czyli po prostu będziemy mieć większą ilość punktową na koniec naszej tury niż przeciwnik. No bo tutaj on jakoś nie ma bardzo jak na to odpowiadać, a rzucając jednostki, no naraża się właśnie na naszego Keltu Isa, więc no wtedy właśnie Keltu Is te jednostki możemy palić. Więc tutaj teoretycznie właśnie dzięki temu Keltu Isowi to właśnie my powinniśmy na koniec naszej tury mieć większą ilość punktową, dlatego ten Arondite tu naprawdę może też rosnąć do całkiem fajnych punktów. Więc no tutaj ten deczek naprawdę prezentuje się całkiem fajnie, a jak fajnie, no to zobaczycie już na nagraniu. Także widzimy się w pierwszym meczyku. Dobra, gramy na Blask Chwały, czyli jakiś wojów w takim razie, na jakichś wojowników. No dobra, niech będzie i tak. Okej, okay, jest Keltu Is, jest Sabat, jest obrońca, wygląda całkiem przyjemnie. Okej. Okay. Mogłoby to zostać. Mogłoby to zostać. Trzecią jednostkę mam ewentualnie barciowe albo uczennice. Albo po prostu za niego zagramy sobie. Dobra. Ma to sens w sumie. W sumie to ma to sens.
No i tak poczekamy, niech on tutaj się troszkę ustawia też ze swoimi jednostkami. Imo, dobra, wódz wyżyn. Nie no, czy tak tutaj tego bardzo hajlować, to chyba nie będę jednak chciał. Kłaksik też byłby spoko. Bo co tu teraz mi wezwie? Ale wtedy daje też jednostkę sobie, jedno więcej. To mamy dyszkę, no to wezwie mi tutaj tą Ciri, nie? I jajścik, super. Superowy jajścik. Oj, chyba szybki rage quit, co? O, może jednak nie rage quit. Może jednak tylko chwilowo mu wywaliło internet. Albo jednak... Dobra. Tak, odpali sobie teraz tutaj to. Więc w takim razie to ja nie wiem, czy teraz chcę tu grać tą smoczycę. No, co jest grane? Dobra. Niech Freja wskaże zwycięzcę. Okej, okay, wabiornik. Rozsądek jest dla słabych. Wabiornik niszczy mi tutaj tą Ciri. No problemo. No problemo. Birna. Pewnie szuka Sirocco, nie? Pewnie szuka Sirocco. Pytanie, czy je znalazł. Pytanie, czy je znalazł. Teraz tak, no tutaj tak. Barciowe, tak średnio opłaca mi się grać. Zagram na razie to tak. Wiadomo, że sabatu na razie jeszcze nie mam, ale okej. Okay. Dobra. Mogą być kundle. Okej. Mogą być kundle. Dobra, Megaskop też nawet spoko, że jest. Lodowy może out, bestia byłaby spoko. Bestia byłaby naprawdę spoko. Arondaj na czterech. Trochę kart specjalnych tam mamy. Trochę za dużo, nawet bym powiedział. Ale zawsze tam Oneiro możemy coś sobie wyciągnąć. Którąś kartę specjalną, nawet te zarodniki maybe. Teraz tak, czy my chcemy go to bleedować? Czyli po prostu idziemy na drugą rundę z tymi wszystkimi naszymi kartami. Chyba mu powinien to teraz go bleedować, ale dobra. Żeby od razu mi oczywiście Arondaj drus. Słuchajcie, słuchajcie. I to zrobisz. No i tak, Jutę mu i tak wezwę. Wezwę mu Birnę i wezwę mu Ace'a. Znaczy nie Ace'a, wojowniczkę mu wezwę. To i tak bardzo ładne punkty mu wzywam. Bardzo, bardzo ładne punkty mu tam wzywam. Że tak powiem, średnio mi się to podoba. Bo jak wezwę teraz jemu trzy jednostki... To będzie bieda trochę. Trochę będzie bieda. Ale chyba tak to zostawię. Chyba tak zostawię tą rękę. Szczerze mówiąc, i tak polecimy sobie sabat teraz. On teraz zaczyna, on tam jeszcze będzie grał oczywiście później
jak to się nazywa, będzie grał kompas. Dobra. Haraldzik. Kolejnego wodozwyży. Dobra. To myślę, że teraz zrobimy sobie to tak. A tutaj tak. Haraldzik out. Aj, jednak nie Harald. Szkoda. Szkoda, że to nie był Harald. Dobra, no skoro gra tak, raczej gdyby miał Sirocco, to raczej by je rzucił, nie? On tu raczej by czeka na jakieś rejzy. Ale to co mi 3 rejzy musi zużyć, chyba. Ile on zagrał razy tego wodza z wyżyn? W sumie to nie mam pojęcia, ile razy go zagrał. Okej. Okay. A Rondaita mamy na ilu? Na 5? Na 6? No może jakoś do 10 dobijemy tego Rondaita. A, Morgvark. No ładny Morgvark. O, ale jednak stwierdził, że to nie ma sensu. No i dobra, gitarka. No to pierwszy meczyk. Nasza smoczyca sobie ładnie, pięknie wygrała. Gramy na elfiki. Też spoko. No to i do momentu, do którego przeciwnik nie będzie dysponował tutaj jakimiś Sirocco, jakimś Xavierem, jakąś wiewiórką, to do tego momentu będzie spoko to wyglądało wszystko. Teraz tak, Quaxa możemy sobie zagrać od razu. Byłoby to spoko. No. Może jakieś Simlasa wyciągniemy. Oj, Simlasa wyciągnąć byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. Dobra, zarodników to raczej nie potrzebujemy, gasków fajnie, bo tutaj mamy świneczkę. Dobra, no to wygląda całkiem przyjemnie, ma być szczery. A Rondaita może nie chcemy. Dobra, Maxi też oczywiście nie zagramy w pierwszej rundzie, bo to by nie miało większego sensu. Ale dobra, no na razie zagramy sobie to tak. My i tak na razie tutaj czekamy z jego jednostkami. On tu musi pierwszy zagrać. On teraz podejrzał moją talię, wie, że gramy tego Quaxa, wie, że gramy smoczycę. Więc teraz troszkę może tutaj próbować jakoś nas unikać. Dlatego na razie zagramy sobie jeszcze Ciri. Tak, teraz zagramy sobie jeszcze Ciri. Okej, okay, od razu poszło Sirocco. No potem to przenoszenie może grać. My mamy tych kunli ze spali później jeszcze. Więc w takim razie na razie może barciowe widziadło w takim razie. A jest ten deczek też sobie zaraz od niego będę jeszcze musiał podejrzeć. Arondaj na dwóch. Też spoko. Saskie. On to gra Saskie, no dobra. On tu gra sobie Saskie. My na razie tak zagramy. A Quaxa zagramy sobie najwyżej teraz.
sobie, kurwa, kpisz, kocimierka? Tak, byczku, kpię sobie. Dobra, Shiro gra. Sirocco poszło, oneiromancja, zakazany rytuał. No powiem wam, ten rytuał też zaboli. Rytuał też zaboli naszą smoczycę. Więc to też jest jak najbardziej nam nie na rękę. Ludzie tu szukają. Teraz nawet skrzatna. Pięknie, że ta Sasuke dostała po dupie. Aczkolwiek teraz i tak z tym elfem nie mam jak sobie za bardzo poradzić. On tu będzie wzmacniał cały czas tych kicajków jego. Aczkolwiek teraz chociaż obrażeń nam nie zadadzą, nie? Później dopiero dwa. No dobra, tutaj ładnie nas ograł na razie. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Arondaj na 5 już jest, więc spoko. Fajne punkty. Okej. Okej. Spoko. Bardzo spoko. O kurde. No to widzę, że ten... widzę, że ten deczek bardzo przyjemny taki, nie? Kurde. No, dość przyjemny deczek. No i dobra, czy chociaż raz zostaniemy GG, czy jednak niekoniecznie? Znowu gramy na blask chwały. Pamiętamy, jak to skończyło się przed momentem. I teraz może być podobnie. Mamy Sabat, mamy Quaxa, brakuje nam obrońcy. Albo oneiromancji, nie? No, brakuje nam w tym momencie oneiromancji, obrońcy lub naszego tutaj... Ale dobra, oneiromancji przecież mamy. No to dobra, no to w sumie już nam nic nie brakuje w takim razie. Fiolkę, spoko. Od fiolki możemy sobie zacząć, żeby tam byczek miał więcej jednostek od nas. Byłoby to też spoko. Dobra, to Maxi mi niepotrzebna. Maxi mi niepotrzebna. No i elegancko. W sumie to on teraz już w tym momencie ma 3 jednostki, więc nawet nie musimy grać tej fiolki w takim razie. Mhm. Wtańczy ma jakieś oczyszczenie. Może mieć oczyszczenie, jak najbardziej. Ale dobra, gramy Panią Jeziora. Gramy w Oneiro i gramy tutaj sobie w Trolla. I teraz zagramy sobie faktycznie jeszcze tę fiolkę. Fiolkę w obrońcę. Fiolkę w obrońcę zagramy, no. Spójrzcie tylko, dzieciaczki, na tą dzielną mamusię. I teraz leci Quax. Leci Quax, potem ewentualnie Ciri jeszcze, ale Ciri... No w sumie Ciri spoko, bo ewentualnie później z tego Sabatu moglibyśmy sobie ją przyzwać. Spoko. Vabjorn, czyli Aista ma na ręce. Szkoda. Aista ma na ręce byk. Teraz może polecieć jakieś oczyszczenie chamskie i później Sirocco. A jak nie, to jakiś Xavier później. Spasował to, dobra. Jak spasował, to chyba to zagramy na 2-0. Mhm.
Na równej kartę spasował. No wiadomo, no nie miał czym tam bardzo grać, nie? Ale... Znaczy, no nie miał, miał, no. Na dwoje babka wróżyła. Zarodniki, czy one mi się przydadzą? Niekoniecznie na wojów. Jeszcze bestieczka nam się pojawiła. No dobra. To teraz tak, co ja tutaj mogę sobie wezwać? I elegancko, od razu niszczyłem moją jednostkę. Tutaj na Wodozera musimy to lecieć, bo on tam może grać jakąś wybióreczkę i wtedy byłoby naprawdę bardzo nieprzyjemnie, jeśli chodzi o naszego Keltuisa. Okej. Okay. Zbił nam obrońcę, to jest jakiegoś rodzaju nawet problem. Nie będę mówił, że nie. Eścik poszedł spać. Niestety Arondite bardzo mizerny. Fokuzja. Wabiorna. Wabior niszczy mi najprawdopodobniej Ogara. O nie, tak zagrał. No dobra, ma to sens. Ma to sens. Ten Arondite bardzo mizerny. Teraz tą Ciri muszę zagrać, dopiero potem zagramy uczennicę, Megascap i znowu uczennicę. Okej. Okay. No, usiłuję to zbijać. Usiłuję to zbijać. Rzeczywiście musi to robić. Ta Reza biła za 8. Druga będzie biła za 7. Za, albo też za 8. Zależy. Zależy jak leży. Najwyżej ta Ciri pójdzie spać i tyle. Najwyżej Ciri pójdzie spać. Dokładnie poszła spać. Szkoda. No i co teraz? Okej. Płyniemy, walczymy, krasz. Megaskopik. Teraz kolejna uczennica. Będziemy mieć 3 razy uczennicę, więc naprawdę punkty będą kolosalnie duże. Tą jedną jeszcze może być w stanie zbić. No to teraz lecimy z paktem w takim razie, bo nie chcemy stracić tego, tej naszej smoczycy, co nie? Więc musimy teraz tak. Ale za 9 punktów też może mieć jak to zbić. Albo po prostu teraz nas wyciula i zagra sobie tego, jak mu tam jest. Tywgiego, czy jak mu tam się nazywa? Chociaż nie, nie może zagrać smoczycę tej karty, bo przecież ona ma Veila nałożonego. Więc to mu nie zadziała. Morkiem ewentualnie tutaj, Harald rzucony, okej. Co ty wiesz o bólu? Dobra. No to teraz już zbija naszą smoczycę. 2, 4, 6. Dobra, zadziała. No nie, GG. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
No i cóż, no nie wiem. Ile tu mamy tego materiału? Czy jeszcze jakiś jeden meczek? Ale wydaje mi się, że wystarczy. No po prostu widzicie, smoczyca Kerry. Smoczyca Kerry. Oczywiście nie zawsze to tak fajnie wychodzi, bo tak jak mówię, jakiś Xavier zdarzyło mi się. Nie zdarzyło mi się ani raz Xavier, ani Wiewiórka. Zdarzyło mi się dwa razy, jak nagrywałem, że przeciwnik sobie zagrał Pelara, oczywiście obrońcę, i potem zrzucił Sirocco w Keltuisa. No to wtedy już od razu zmieszcza GG, no bo bez Keltuisa to my tego raczej nie wygrywamy. No po prostu potem za mało tych punktów będziemy mieli. Ale naprawdę deczek bardzo fajny, przyjemny taki. Taki troszkę, wiecie, no troszkę RNG, troszkę nie, taki troszkę memik. Ale no jak smoczyca się rozkręci, to naprawdę bardzo fajne punkty potrafi sobie tutaj zrobić, więc całkiem fajnie wyszło. Takie ogłoszenie małe parafialne jeszcze. Przed tym nagrywaniem tego odcinku nagrywałem sobie meczek do naszej ligi teamowej, holowej. I ten odcineczek pewnie pojawi się gdzieś koło niedzieli, no bo muszę go tam przerobić, troszkę tego będzie, bo to jest BO5. Więc tam trochę tych meczy też zagraliśmy. No więc gdzieś koło niedzieli będzie ten odcineczek z właśnie tego meczyku. Jeśli nie będzie w niedzielę, to będzie we wtorek, ale postaram się, żeby był na niedzielę. No i dobra, w takim razie myślę, że w tym odcinku to byłoby na tyle. Także oczywiście nie zapomnijcie o sprawdzeniu mojego poprzedniego odcineczka oraz o sprawdzeniu linku w opisie. Zostawcie jakiś fajny miły komentarz. No i też nie zapomnijcie o lajkach i o subskrypcjach, zwłaszcza o tym drugim. Kliknijcie sobie też dzwoneczek, żeby nie przegapić moich następnych materiałów. No i cóż, no w takim razie widzimy się w następnym odcinku. Także niaura.